witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. W naszej edukacyjnej podróży dotarliśmy do literki J i warto przy tej okazji omówić nieco szerzej japońskie techniki analizy wykresów. Japońskie techniki czy też metody analizy wykresów mają bardzo daleko idącą historię. Kształtowały się one bowiem już w momencie, kiedy nie było mowy o rozwiniętych rynkach kapitałowych świata zachodniego i powstawały one w oparciu o wydarzenia na rynku kontraktów terminowych, jakżeby inaczej w przypadku Japonii, w przypadku kontraktów na giełdach, na których handlowano ryżem. Warto zdawać sobie sprawę, że techniki te, bez których współczesny inwestor nie wyobraża sobie analizy tego, co dzieje się na wykresach, dotarły do Europy i do Stanów Zjednoczonych stosunkowo późno, a popularność zyskały dopiero w końcówce ubiegłego wieku. Japońskie techniki to przede wszystkim świece, a każda świeca dostarcza inwestorowi dużo więcej informacji niż czy to tradycyjna linia, czy słupek zawierający informacje o trzech podstawowych wskaźnikach ceny, czyli o punkcie najwyższym, najniższym i o cenie zamknięcia danej świeczki. Ale świece to nie tylko analiza cen w zakresie jednej sesji, to także zachowanie się cen i psychologia i odczucia inwestorów, które towarzyszyły notowaniom w danym momencie. Świece informują nas o nastrojach na rynku i tworzą tak zwane formacje świecowe, w skład których może wchodzić nawet kilka sesji, a niektórzy inwestorzy lubują się włączeniu świec tak, żeby z kilkunastu nawet świec uzyskać jedną formację świecową. Formacje te w przypadku takich formacji o nieco egzotycznych nazwach, jak na przykład spadająca gwiazda czy też nagrobek Doji, informują inwestorów o wygasaniu trendu dużo wcześniej niż mogłyby na to wskazać chociażby bardziej konwencjonalne z punktu widzenia tradycyjnej analizy technicznej wskazania, takie jak między innymi przecięcie średnich kroczących czy też przebicie linii trendu. Ale to nie koniec metod, które bardzo popularne są w kraju kwitnącej wiśni. Warto również zagłębić się w analizę Ichimoku, która pozwala, jak sama nazwa wskazuje, na pierwszy rzut oka ocenić to, co dzieje się na wykresie ceny, jak również pamiętać o takich tajnikach, które zgłębili Japończycy, jak na przykład liczenie świeczek w trendzie, podczas których kurs wychodzi na nowe minima czy też maksima. Japończycy uważają, że trendy mają tendencję do tego, żeby się załamywać. Gdy taka sekwencja dni z nowymi maksymalnymi bądź też minimalnymi cenami osiągnie wartość 8 dni, 9, 10 bądź też 13. Metoda ta nie jest obecnie bardzo popularna, natomiast na pewno warto zdawać sobie sprawę z tego, jak szeroki i bogaty jest arsenał analizy technicznej, która stosowana jest przez traderów w Tokio.